No i tutaj, moi drodzy Państwo, dochodzimy do dwóch ostatnich podpunktów naszej wycieczki. Pierwszy to tak, że i to już będzie w kwestiach teorii spiskowej. Skoro NVO chce tego wszystkiego, jak zwał, tak zwał. Czy kurwa wierzą Państwo, że światem rządzą państwa, rządy? Czy wierzą Państwo, że światem rządzi światowa finansjera? Czy właśnie NVO? Bez znaczenia. Jednak, w co ja wierzę? Ano w to, że żadne zamiary nie tworzą się przypadkiem. Skoro mówiłem już o całej agendzie New World Order, o depopulacji ludzkości, o tych przesiedleniach całych, o tym, że w dalekiej, na szczęście, jeszcze przyszłości, które będzie już właśnie orwellowskim piekłem, owocować będzie ta przyszła rzeczywistość w potężne miasta. Już dzisiaj ludzi się sprowadza za wszelką cenę do miast za pośrednictwem chociażby tak przyziemnych serialów jak Słoiki. Potężne miasta, poza nimi będą żyli ludzie, tak mówmy. Poza nimi no, niewiele będzie. To znaczy, będą tak naprawdę większość kuli ziemskiej to ma być rezerwat. Rezerwat przyrody, aby ocalić naszą planetę. Ale w rzeczywistości to będzie tak, że ludzie w tych miastach, to oni będą kurwa żyć w rezerwatach. Natomiast ów rezerwaty, którymi będą lasy, pola, łąki, doliny, czysta woda w rzekach, będzie tak naprawdę światem, do którego ci ludzie nie będą mieli specjalnie dostępu. Tutaj dochodzimy do już naprawdę, naprawdę ostatniego zagadnięcia. Ludzkiej natury. No bo to jest trochę tak, że ludzie dzielą się na tych i tylko na tych, którzy władzy chcą i którzy władzy nie chcą. Ludzie, którzy władzy nie chcą, dzielą się oczywiście na ludzi mądrych, na ludzi głupich, na ludzi z ambicjami, na ludzi z mniejszymi ambicjami itp. itd. Natomiast ludzie, którzy dopchają się do władzy, dlaczego oni to robią? No bo chcą tej władzy. Zapewnia im bezpieczeństwo i daje kontrolę. To władza, jako bym powiedział taki termin, jest od zarania dziejów pierwszym narkotykiem człowieka. Człowiek zawsze chciał kurwa władzy. No i moi drodzy Państwo, teraz wersja dla wierzących i niewierzących. Tak, żeby było, prawda, może generalnie. I żeby nikogo tutaj nie tyle co nie obrazić, co nie wkurwić. Pierwsza, dla ateistów i dla tych, którzy w tą bajeczkę całą nie wierzą. Człowiek jest taki, że jest kurwa zły. W każdym człowieku drzemie zło. Tak? Tak. Ludzie, którzy są u władzy, częściej przejawiają są mocniej narażone na działanie tego zła wewnętrznego. Dlaczego? Bo im wolno. Bo prawo, jako prawo tutaj nasze, jest po to, żeby trzymać w ryzach tych, którzy władzy nie chcą, czyli obywateli. Natomiast to samo prawo, pomimo tego, że mówi się, że tak jest, niekoniecznie musi dotyczyć tych, którzy chcą rządzić tymi. No bo, kurwa, kto by tworzył prawa dla siebie? Na przykład, kurwa, rządzę nimi wszystkimi, ale nie mogę, kurwa, sobie ich odjebać, jak kogoś odjebać nie mogę. No jak to tak? Nikt nie zrobi tak, że na przykład jeżeli jest, nie można zabijać, to sam on nie będzie mógł zabijać. Nikt tak kurwa nie robi, bo nikt nie chce się ograniczać, prawda? No oczywiście, że tak. Dobra. Czyli w wersji dla niewierzących, tudzież niewierzących w tą bajeczkę, chodzi o to, że ludzie po prostu chcą władzy i kontroli i tylko kurwa tego i kompletnie nie chcą dobra obywateli. Przejdźmy jednak w bliższe mi rejony.
wersja dla wierzących, i o tym też już mówiłem. Apokalipsa zbliża się, ta biblijna, wielkimi krokami. Stoimy na skraju, naprawdę na skraju rozpierdolu. Elity rządzące tak naprawdę służą nikomu innemu jak szatanowi. Co wiąże się oczywiście z tym, z tymi wszystkimi znakami w popkulturze, z tymi 666, z tymi rogatymi dłońmi, z tymi iluminatami całymi, prawda, z tym wszystkim. W gruncie rzeczy New World Order przygotowuje nas po prostu na przyjście Antychrysta na świat, który według na przykład rabinów już się narodził. To znaczy, kurwa, według rabinów to się narodził Mesjasz. No ale wiadomo, że według naszej wiary Mesjasz już się narodził i był nim Jezus Chrystus. Dlatego kolejny fałszywy prorok, no prorok, będzie nikim innym jak Antychryst. Dlatego też żyjemy w czasach ostatecznych, moi drodzy Państwo. Słuchajcie, no ja się nad tym rozpowiedziałem trochę długo, trochę dużo. No i nie będę oszukiwał, że dochodzimy do końca vlogu. Tak, moi drodzy Państwo, jeżeli byliście na tyle wytrzymali, że obejrzeliście ten vlog do końca, to tak, zgadza się. Vlogi chylą się ku końcowi. Podobnie jak moja kariera na YouTubie, a przynajmniej ta kariera, którą znacie obecnie. Moi drodzy Państwo, być może pozostał nam jeszcze jeden temat do omówienia na chwilę obecną. Co z tym robić? Słuchajcie, jest parę opcji. Pierwsza. Żyjecie sobie dalej po swojemu i macie to wszystko w piździe. Dobra. Opcja druga. Przyjmujecie do wiadomości, że część przynajmniej z tego, co powiedziałem, jest prawdą i sami wierzycie w te całe teorie. Jednak czujecie się, jednak nie jest to na tyle istotne w waszym życiu, by zmieniło wasze życie. Dlatego przez resztę swoich dni postaracie się żyć tak, jak żyliście do tej pory, czyli powiedzmy, że najlepiej jak potraficie. Czyli znajdziecie dobrą pracę, ustatkujecie się, założycie rodzinę, wybudujecie dom, postawicie drzewo, kurwa, nie wiem. Będziecie sobie sączyć zimnego browara przy grillu. W spokojnej starości dożyjecie sobie swoich dni. Okej. Może. Opcja trzecia. Całkiem ciekawa i całkiem pośrednia. Do głębi dotknęło was to, co wam powiedziałem. I w gruncie rzeczy jednak nie czujecie się na siłach, by targać ze sobą to brzemię. Co to znaczy? Przez resztę życia stajecie się społecznymi pariasami. Pracujecie gdzieś tam, kurwa, sobie te 8 godzin. Prowadzicie samotny tryb życia. Kupujecie sobie mrożonki w jakiejś kawalerce. Kupujecie sobie zupki chińskie, polecam Wifona. Curry, czerwona, najlepsza. W gruncie rzeczy, wieczorami, tak jak ja w zasadzie do tej pory, sączycie sobie browara, upijacie się smutni, oglądając jakieś śmieszne filmy na YouTubie, które mają was pocieszyć, ale tak naprawdę wpędzają was w tylko jeszcze większą. No i kurwa, i patrz, i zapomniałem tego słowa, jak to się... Konsternację. Konsternację niby też, ale mi chodziło... No to czujesz się człowiek przygnębiony, zdetronizowany. Depresja. Depresja, oczywiście, że tak. Ha, o to mi chodziło. Pogłębia to tylko waszą depresję, w której pozostajecie też do końca swoich dni, które na pewno nie będą, że tak powiem, długie i szczęśliwe. Dobra, coś takiego szanuję, bo rozumiem, że nie każdy rodzi się, by zmieniać świat. No i czwarta opcja. Dla niektórych najgorsza, a dla niektórych stanowi jedyne wyjście. Wyjść. Zostańmy przy tym słowie. Wyjść, kurwa, na ulicę i zacząć, kurwa, działać. Przestać się przejmować,
rzeczami, które tak naprawdę nie mają żadnego realnego znaczenia, takimi jak tam działania naszej reprezentacji w piłce nożnej, czy czegoś innego, czymś takim jak nie wiem, krachem kurwa na giełdzie, kryzysem, spłatą długu. To jest kurwa nieistotne. To jest nic tak naprawdę. Jesteście kurwy częścią świata, który reprezentujemy. To oznacza jedno, że ten świat da się kurwa zmienić. Owszem, nie zmieni go jedna osoba. Przepraszam. Nie zmienią dwie. Dziękuję, kamerzysto. Nawet trzy, kurwa. Nawet 300. Ale jeżeli ludzie zaczną wychodzić tysiącami na ulicę, jeżeli zaczną się, kurwa, budzić z tego letargu i dostrzegać rzeczywistość, być może wtedy uda nam się zmienić tą piękną planetę na miejsce, które będzie miejscem doskonalszym. A my, jako rasa ludzka, rasą bardziej cywilizowaną, ideałową, no bo umówmy się, być może dla lewaków nie, ale dla mnie najważniejsze są ideały. Ideały są najważniejszą rzeczą w życiu każdego człowieka, a przynajmniej tak ja uważam. Wartości. No już jakie tam kto ma wartości, to już nie moja sprawa, ja mam swoje, wy macie swoje. W czasach, w których obecnie żyjemy, najważniejszym jest potrafić walczyć za te wartości. I z tym przesłaniem, moi drodzy państwo, was zostawiam. A co do następnych vlogów, no cóż, no zdaje się, że będzie już tylko jeden. Być może dwa. Zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy, czy uda nam się w końcu zwerbować Krzysztofa Kaborodo. Jeżeli będzie to trwało za długo, to po prostu pierdolnę tego ostatniego i chuj. A jeżeli nie, no to z nim zrobię. Moi drodzy państwo, szerzej na temat mówił do was Lisu Komando, a kamerował serdeczny Andrzej Ziejek, którego chciałem wyjątkowo pozdrowić i wyjątkowo podziękować za to, że od pierwszego vloga jest moim zaufanym montażystą. To właśnie on skleja te całe filmiki, montuje je, obrabia, gotuje, jak zwał, tak zwał, i wpuszcza. No tak naprawdę to daje mi przez Skype'a czy tam przez Fubu, a później ja daję to na ty. No, dlatego tak. Moi drodzy państwo, ja się z wami żegnam serdecznie, kłaniam się nisko. No i nie pozostało nam nic innego teraz, jak tylko czekać na ostatniego vloga. Także cześć. Yo. Siema.